wiejskich z Luboczy, które jest najmłodszym kołem w gminie Rzeczyca. Przewodniczącą jest pani Urszula Mrowińska. Koło skupia prężnie działające gospodynie z Luboczy. Nagrodźmy ich gromkimi brawami, ponieważ jest to ich debiut na powiatowych ostatkach. Powie się przewraca. Masz go wezmę podgrzewacza. A tako byłaś miło 20 lat temu. No, mi to nie byłaś do mnie. Śmieciurza. Śmisia. Haha, do mnie to ty miałaś inne gabaryty. Jako ja byłam głupia 20 lat temu. Haha, i pod tym względem nic jakiś się nie zmieniło. A daj ty mi już spokój. Oj, no tu Kaśkę, niech no izbę zamiatą. Może wreszcie jaki kawaler się trafi, razem za pustnikami. Czy ile będzie siedziała? Kaśka! Kaśka, chodź na tu! Oj, matuś, jaki ja miałam syn! Powiadają ludziska, że jak się w zapusty kocu przyśni, to i kawaler przychodzi. Ryż ty mi się kocu śni. Wstaje ci o rano, zamiatą izdebkę, a to ktoś kurzo. Głodni runci, a to ja te głodno bocy. Co ty godasz? Wyjmuję ci taką flachę, naliwo se tyle kilim, a mi tyci tyci. I oto Kaśka pi. Nie będę. Kaśka pi. Nie będę. Pogniewał ci się i poszedł. Na drugi dzień idę ci od Matulinki do Kościółecka, gdzie najświństwo pani Lecka, Matulinka jako starsi, stanęli se pod łąką. A ja jako pani Lecka na wydaniu stawiłam se pod księżnicą. Jak nie zacznę paciorkować, jaż się ludzie oglądają. Nagle ktoś mi szturch pod wozem, szturch pod wozem. Oglądam się, a to Jantek pod wozem. Go do Kaśka być. Nie będę. Kaśka być. Nie będę. Ale że mnie diabeł podkusił, to i ci wyszłam. Zaprowadził mnie do cukierajny, kupił mi pomarajdy, wiózkę grochowiny, dwa śledzie, a na Wielkanoc ta liśpa na zapowiedzie. Takiż to ja miałam syn. Ale miałaś syn, naprawdę. Chęć szykować nogi, chęć szykować nogi.
wszystkie proszę. Hulaj, hulaj, chuzko, tutaj swoją puszką. Dziecko skarczy koni, tam się szybko rodzi. Chodź, chodź dookoła, jestem koza wesoła. Skacze koza do pana, daje ją wsta i siada. Skacze koza do kubelka, daje pani pół rubelka. Skoczę koza do puławu, ani cycki klapu, klapu. Od wioseczki do wioseczki chodzi sobie cyganeczka. Chodzi, chodzi, lisa, gruży, bo pieniędzy trzeba dużo. Jestem sobie cyganeczka, ja nie lubię tam wioseczki. Dajcie, dajcie rogalika, zatańcuję rogalika. Dajcie, dajcie złotóweczkę, zatańcuję rogalika. Niedźwiedziu, masz tu kołacz pszeniczny. Zadaj staniec niedźwiedzi, niech się dziwią sąsiedzi. O niedźwiedziu, daj spokój. Rzuć go z koszu do czapeczki, chociaż zetnie złotóweczki. Bo jak wejdziesz chować kasę, to cię na widłach poniosę. U nas piekle jest wesoło, usmażę do ciebie smoło. I z patelnią, i z widłami będziesz tańczyć z diabełkami. I nie zapomnij rogatu, że diabeł nie człowiek. Szczegół, szczegół, ładny jest, skromny, mój strój galowy, czarny i wytworny. Akurat czarny i wytworny, jeżeli piękny jest młody. Co ty możesz rogatu widzieć po uroczu? Ja jestem ciupła, biedna, czasem była koszkoszka, ale częściej słodka. My z nowiną życia do was przychodzimy, a śmierć suchą i białą zaraz przepędzimy. Tam, gdzie bocian leci, tam się rodzą dzieci. Bocian dziobem klekle, kle, nasza zima w piekle, a wiosna na płocie w zielonej kabosie. Ajbajdana, będzie bawić się, hej! Macie! Jedzie za pust na kole, wywija na moście. Pyta już się panienecki, co będą pić w poście. Pyta już się panienecki, co będą pić w poście. Dajcie, żeń, dajcie, beczułeczkę wina. Niechaj sobie piją wino co godzina. Niechaj sobie piją wino co godzina. Pytają się kawalery, co będą pić w poście. Pytają się kawalery, co będą pić w poście. Dajcie, żeń, dajcie, beczułeczkę smoły. Niechaj sobie ryczą jak te stare woły. Niechaj sobie ryczą jak te stare woły. Nie zabraknie wam niczego, nie ominie nic.
koło gospodyń wiejskich z Brzustowa, z gminy Inowłódz. Zespół ludowy Brzustowianie podtrzymuje zanikający folklor i tradycje ludowe regionu opoczyńskiego, odtwarzając je w tańcu, śpiewie, obrzędach i zwyczajach. Występują w oryginalnych strojach ludowych. Nadrzędnym celem zespołu jest promowanie kultury ludowej, dawnych, zapomnianych pieśni i przyśpiewek oraz zachowanie dziedzictwa swoich przodków. Zespół ludowy Brzustowianie w roku 2019 obchodził 35-lecie swojej działalności oraz 15 listopada 2019 roku otrzymał Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego. Program, który za sekundkę Państwo obejrzycie, przygotował pan Wiesław Kopacz. Nie słychać. Szuntu mi zmywu, aż mi pod pocole płynie, nie widać? Widać to będzie, jak skurczy zmywanie i do kurczy sprzątanie. No już skurczyłam, ale było roboty. Mamusiu, mamusiu. Co tam to? A ta sukienka, to będzie mi pasowała? Oj, kochano, tobie to wszystko pasuje. Tylko ci trochę umalowania brakuje. Ale łoko postarają się wieczorem głowoku. Po co skuteczka? Ja cię dniu chodzę, ryba, luje i to jak roboty. Jeszcze tego brakowało. Roboty co nie miała, a on już za niatykę zabrał. Tylko ja cię ze drugiej strony pasuje. Oj, nie widzę. Zdąknął już. Lepiej byś tam chłopów po górku pomógł. Psiajumo, już cię pomógł. O, moje łary, nie widzę już. Mamusiu, mamusiu, ja go teraz wyglądną. Nic ci nie będzie. A życio to ci się trochę przyda. Bo się grawolik jak ta mocha w słowie. Czego sama nie dojrzę, to nie. O, ktoś idzie. Zapuścicie do pani na zdjęcie pieleńce. Papaja i cygan pójdą na zdjęcie. Niech będzie pochwalony, pani Maciejowo. Pochwalony, pochwalony, nareszcie jest teta. Co tak późno? Będę poza stodolu raz myśla, co? A co się tak wysmarował? O, jak Kaziek sąsiadów! No jest to późno. Małgorzata, co tam Betki słychać? Chłopi! Ło! Chłopoki już od rana dziewczyny smakują. Nos też goniły z tymi sadzami. Ale my uciekli, między stodołami. A u Maciejczyków chłopoki się zesły i szykują się za przebierańców. Do wasy chałupy te zajmie, a my polecimy jeszcze ich podejrzeć. Teraz to chłopoki tylko we wtorek zapustują, pobuzują. Kiedyś to trzy dni przed Popielcy, wszyscy się ładnie bawili. Ojciec, kurwa chałupa nie mało. Miejsca starcy do tych przebierańcy, a i ona wie pan. Po prostu będzie ich tym przyjął. On zapowiada się dobra zabawa, tak? Choć pewnie, trzeba się zabawić w ostatni. No to się bawimy. Lepiej byście poszli zagunić gęsi. To dziadek po podwórzu się kręcił i miał pozamykać gęsi. To niech babcia pilnuje tu dziadka, bo se znowu cię pójdzie na tańce bez nos. No Jasia, by ty stół, a już nie zostań. Nie zostań. Po ściany nie. Nie zostań. Bo
Chłopaki nie złapały nos za stodołu, to pewnie teraz przyjdą do waszych kałuży. Zapusty, zapusty, wesoło na świecie. Wybyszny birańcu, zobosty, piękny się. Wybyszny birańcu, zobosty, piękny się. Czy nie zna gospodarze przebirańców? Chodź tam, chodź tam. Tylko prędko, bo zimna do chałupy napuścita. O, kurz, zapłać, kurz, zapłać. Ej, no nie, ten kornek sobie zadamy. Brawo, nie jest. Ci to było jutne przeminańce. Gospodarzu, te wasze juchy takie słodkie jak poprzednie. A może byś te tak przeminańce jeszcze coś zaśpiwały? Przyszli my tu tańczyć, śpiwać, jako zapustnicy kości porozgrzewać. Podaruj tam, co chce to. A z nami zatańcuje ta. Cygan nie śmieje, cygan nie orze. Gdzie cygan spojrzy, a mnie go złoże. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Co popatrzyć? A, pomłodę. A ty, tero babka, ty nie do tańce. I no, no, dziadek, jak się jona los z tym oprę, to swego dotknę. Bardzo, ho, babka. Widzę, że gdyby cię nie bolały kości, to byś prysła do sanatorium miłości. O, żeby te dziewczyny miały szczęście w tym roku i znalazły po chłopaku. A znalazła Jasia, żeby dostała takiego majątnego, dobrego gospodarza, jak ten cygan z piosenki. Co tu niczego nie brakuje? O, nie brakuje! Dziadku! Jeszcze byśmy coś zaśpiewali, jakbyście jakiego grosika dali. Łapiniuski to do was. No, dziadku, ty mój stary, ty w skarpecie masz dolary, a za swą emeryturę niezłą mógłbyś jeszcze kupić furę. A ty, żuna moja droga, niezłą rentę masz dla Boga. Prawda, prawda, moi mili, to było do tej chwili. Żona moja, ta bestia, wszystko wydała. A na to? Na Radio Maryja. Szczęście życie, to jest rano. A ty dziewczyno, buziaka do. To pozłe wysiadają. Ja w nimi chcę pojechać i tam gdzie ich go nie znają. Oj mamo, 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 oj, oj mamo, ja kocham się w cyganie. Cyganie, chcę zostać cyganeczką. I tańczą cały ranek. Chcę zostać cyganeczką i tańczyć cały
Udane ostatki w całym roku do statki. Na noc dajemy, tu nie zaprzęgamy, do kościoła jedziemy na przejść, mamy popiołek. Dziękujemy bardzo, obyło się bez strat. Zapraszam amatorski zespół śpiewaczy Stefanu. Zespół Stefanów posiada 35-letnią tradycję. Działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Brulicach. Reprezentuje bogaty repertuar pieśni ludowych, okolicznościowych, patriotycznych. Uświetnia imprezy gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz inne wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie naszego regionu. Zapraszamy. Jeszcze chłop się nie obudzi, a ona już gada. I gada, i brzęczy na chłopa, że tak nawet nie potrafi wolna Europa. Jak się w domu dobrze dzieje, to z jednej przyczyny. A jak się coś złego stanie, to już z chłopa winy. A jak zacznie wiadomości trajkotać bez końca, to byś musiał, bracie, noc przesiedzieć aż do wschodu słońca. Skąd Czesiu te gadki, bo mamy ostatki. Kto jada w ostatki jest szczupły, piękny i gładki. Mączki, chrusty i ratuchy, wszyscy mamy pełne brzuchy. Zaraz przyjdą zapuśnicy, trzeba bimber wziąć z piwnicy. Tak jak zwyczaj dziadów każe, przyjdzie diabeł z śmiercią w parze. Panna z brzuchem, kozioł, my, ksiądz, może nasz nawiedzić dom. Będą życzyć szczęścia, zdrowia, trzeba się szybko przygotować. Cóż tam widzą moje oczy? Czy zwieść się tornado toczy? Jakieś dziwni przebierańcy idą. Służba
pozdrawiam z urzędniczką w pierwszej parze, kucharka, co śmiesza w garze. Chyba to nie gestlerowa, bo kolacja nie gotowa. Babcia klozetowa i Maciusia jakaś młoda. Oj, nie młoda, już nie młoda. Toż to gwiazda estradowa. Znana wszystkim jest z przebojów oraz niebanalnych strojów. To rodowicz jest Maryla? Tutaj w Krusach mieszka jej rodzina? No, ta Janeczka Krajewska to jej rodzina. Co też wygadacie dla nas? Jakieś prezenty macie? Oj, mamy! Ponieważ z Unii dotacje mamy, to polską wieś unowocześniamy. Są światłowody dla nowakowej wygody, żeby sąsiadów nie podglądała, a na świat inne wejrzenie miała. Tato ma zawsze szczęście. Wow! Bo każdemu to się i bywa się. Oto komputer laptopem zwany. Proszę. Dziękuję za laptop. A za nowakowej to co? I, no i za śmieci podwyżkę mamy. Tak, tak właśnie. Pokaż, co tam z tego gminy zostało. No, gminny ośrodek. Rano, o matko! O matko! Chyba wylewu zaraz dostanę! Stówka za śmieci segregowane! Coś tak podzieleniała, chyba źle śmieci segregowałaś. Wołaj się lekarza, bo zieleniną nas pozaraża. Kochana. Lekarza prosimy do mikrofonu, bo nie usłyszy. Bo to słabowitego zdrowia jest lekarz. Ja tu przyjechałam z samego miasta Łodzi. Na chorobach doskonale się znam. Tytuł profesora mam. O, wielka pani! A żebyś wiedziała, ja tu u sołtyski świnie wyleczyłam sama. Siostry, trzeba kobietę ratować. Szybko podajmy leki. Spokojnie, spokojnie, zmierzymy ciśnienie i damy dobre leki na uspokojenie. To chodzi normalnie, bo nie wytrzymam. I jeszcze dobra wiadomość jest taka, że jedziecie do senatorium. Senatorium miłości w Ustroniu albo w Ciechocinku. Hurra! Ale za 3 lata! Dajka, pomijcie trochę od Bożu! Trzeba ją ratować! I dobrą sprawą przyjmę. Musi być tłusta, słodko, zdrowa. Dosyta! Dajmy jej tak. Chrusty! Słoninę! No i łokowite! Ola! Ola! Po takim diecie to Weronka wyląduje na klozecie!
Jakby co, ratunek mam! Paczkę srej taśmy w prezencie dam. I zapach kwiatów dobiorę, ale za srej 5 złotych biorę. Chcę mi się bić, chcę mi się tańczyć, bo przecież dzisiaj są przebierańce. Trzeba pośpiewać i pożartować. I widzą finał zaprezentować. Raz, dwa, sześć! Podanej, poszalej, bo to jest na to czas. To stoi w finale, do końcu mamy czas. Ty się nie na wsi, to się dzisiaj śpiwo tak. O, jak? Ja, tak. Hej, owe wsi do miasta, hej, nożki wędrowali, witajcie kochani, witajcie kochani, i bądźcie na murarze. Witajcie kochani, witajcie kochani, i bądźcie na oj, witamy was wszystkich i dzięki się kłaniamy. To kurde do wary, pustanka ostatka, wszystkich was zapraszamy. Piosenki tej nas zbiera, to dla was kochani, to dla was kochani, zespół Stefanu śpiewa. To dla was kochani, to dla was kochani, zespół Stefanu śpiewa. No my trochę ostatki widzimy inaczej. Dla państwa wystąpił zespół Stefanów, a wraz z nami 4 utalentowane koleżanki z amatorskiego zespołu śpiewaczego Leśne Odpadki oraz ich jakże utalentowany ksiądz, organista, człowiek orkiestra oraz miłościwie nam panujący prezes Jarosław R. Kondomy dostał. Wejście ze sceny, ofiara spełniona. Nie ma jak Biedronka, nie? Polska, ale portugalska. Dziękujemy pięknie. A na zakończenie konkursu wystąpi przed państwem koło gospodyń wiejskich z Wólki Jagielczyńskiej, Kabaret Róża, gmina Czerniewice. Kabaret Róża powstał w 2002 roku i ma na swoim koncie wiele sukcesów na terenie powiatu tomaszowskiego i województwa łódzkiego. Opiekunem i założycielem grupy jest pani Irena Solarek. Grupa zaprezentuje skecz pod tytułem Żona milionera. Nie graj! Naszego milionera z Chicago jeszcze
się. To nie grać? Zapłacił 500 dolarów, to chyba mu się należy, co nie? Należy się, należy, ale taki biznes, nie przejmuj się. A, rozumiem. No, nie. Poczekaj, zaraz on przyjdzie. O, ktoś biegnie! Dzień dobry. Trochę się spieszyłem, bo karniawał się kończy, a ja żony nie mam. Jak to w tym biurze jest? Mr. Stanley, bardzo proszę, to troszeczkę spokojniej, mniej nerwowo. Bo mnie zaraz szlak trafił. Proszę pana, ile było prezentacji? Jedna, druga, trzecia, czwarta. A może jeszcze więcej? Niu, nie, mój jasny cel. Wszyscy proszę u pana. Cały karnawał, torty bieg, drinki podawał i prezentacji kobiety z całej Polski były ściągane. Żadna panu nie pasowała. Jedna była za chuda, druga była za gruba, trzecia miała rzadkie zęby, czwarta kaprawoczka, piąta już nie wie, włosy jej wychodziły, czwarta niepoprawnie politycznie. Proszę pana, tak nie można, a w Polsce tak nie jest. Proszę pana, ZUS-y podwyższone, KRUS-y podwyższone, podwyżki jak nie wiem, prąd tak samo. Rząd zbiera na 500+, proszę pana, to utrąca wszystkich małych biznesmenów, takich jak ja. Nionek 2 miesiące pensji nie dostał. No proszę pana, ja nie wyrabiam. A tutaj nie wiadomo kogoś pan przysłać. No nie wiem, no. Pan zła, tam dalej dobra. No, ja nie rozumiem. Nie, nie, nie rozumiem. No dobra. Dołożę te 100 dolarów, jak sprawa będzie załatwiona. 100 dolarów, 100 dolarów, to mam grać, to mam grać? Nie, 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 nie. W tej sytuacji nie, Juniu, no wiesz co? Nie. Proszę Karla, teraz jest inna mowa. W porządku. Juniu, poproś Karla. Piękna, ognista kobieta, jak dla pana. Coś wspaniałego, proszę sobie. Ciekawe. Proszę bardzo. Dzień dobry, Stanley. Dzień dobry, a w tym Chicago to ciepło? Pogoda dobra? O pogodzie nie będziemy rozmawiać. A to może ja powróżę? O, widzę dużo radości, bogactwo w Polsce. Duchowe, zgadza się ze mną. Bo wie pan, panie Stanley, ona jest cudowna, bo ona dobrze wyróży. Proszę pana, pan majątek w Chicago na niej zrobi. Bo wie pan, jak pan zostanie z tymi dolarami w Polsce, to albo sąsiedzi, albo urzędy panu rozgradną i tylko bogactwo duszy panu zostanie. Ona jest wróżbitka, ona jest jasnowidzem. Panie kochany, tylko ona. Go, go, dziękuję, widzicie. Ale pójdę, pójdę. Rasista się znalazł. Mniejszość narodowa zła? Nie, ale nie wychodź, nie wychodź, zostań. To może mu się odmieni. Ludzie zatrzymają. Tak, panie Stanley, za pierwszym razem, tam wcześniej, przed na początku karnawału, coś ustalaliśmy, tak? Ja już... Mimo wszystko, ja już po prostu miałam do pana siły. Proszę pana, pan jest narcystyczny, egoistyczny, zarozumiały, arogancki. Miliony żadne tego nie usprawiedliwiają. Proszę pana, polska kobieta jest dumna, piękna i trzeba o nią dbać, kochani. Kobieta jak dostanie na przykład jakiś prezencik, jakiś kwiatek, miłe słowo, naprawdę, to się otwiera przed mężczyzną jak naprawdę, jak kwiat. Juniek, jest to typowa Słowiankę, może nie jest Joniu. Także, panie Stanley, posłuchaj jeszcze Jonę. Pan posłucha, już nie chce nic, żeby słyszała Karmen. Ale pan nie jest miły w ogóle, nic pan nie zrobi, panu. Niech pan nie pozwoli. Nie wiem, gdzie się grzeczny! Przede wszystkim grzeczny! Proszę bardzo, ma pan swoją drogę. Dzień dobry. Stanley. O, jaki miły pan, jaki sympatyczny! A ja mam takie nogi, kaszankę, nalewkę. No i chętnie do Ameryki pojadę. Pasuje. O, na zrolnictwo to ledwo sipie. Pierogi toś mi się przyjadł. Pierogi, pierogi. A alkohol nie pije. No to coś z ciebie za pola.
Bo masz właśnie, że Polak, a Polak ktoś musi pić. No, a chcesz się przekonać? A ja bym się stoliła. Nie. Zaśpiewamy. Zaśpiewamy? To mam grać? Graj, Niuniu, graj, graj. No nareszcie się pasowało. A u wdowy chleb gotowy! O, widzisz. Może nawet dać ci na zgodę? No znowu ten alkohol, powiedziałem, że nie piję. O Jezus Maria. Niech sobie Sowianka idzie. Ducha, co? Ducha, jak ja mówię, mówię, że nie piję alkoholu. Już podziękuję. Podziękujesz mu, co? O Jezu, podziękować. To ja dziękuję. Ja ci ściebie chodzę. Nie odprowadzaj, może się zmieni coś. Ciężka sprawa. Panie, drobna ciężka sprawa, panie Stanley, do jasny. Mówiłam panu, tak? Wspominałam, że pan ma być grzeczny, uprzejmy, nie arogancki. Niech tak będzie. Powiem panu coś. Mam dla pana, myślę, gwiazdę. Cudna, piękna, serdeczna, zgrana. Przypasuje pan. Proszę to czekaj, poczekać. Juliusz! Tak? Wyciągaj telefon, dzwoni Polinę. Dobrze, już dzwonię. 0700. Halo? Lila? Cześć! Pracujesz dzisiaj? Nie? Słuchaj, mam klienta dla ciebie. Za chwilę będę, co? No dobra, to cześć. Dobra. Lecz, wolaj Lilę. Panie, cierpliwie czekajcie, przyjdzie wasze kamień, może kto wie. Czy? Nie za długo, tutaj się to. Stanley? Ładny. A ta wypeczka! Jaki groby portfel! Oj! Nie za szybka ta akcja? A może powie, gdzie pracuje, co? Panie Stanley, ona jest jakby ekolożka, ekologiczna. Co? Ekologiczna. Ekolożka? Ekolożka, ekologiczna. Ekolożka. Ekologiczna jest. On na świeżym powietrzu pracuje. To znaczy, panie Stanley, pan Bosko, tak naprawdę to ona pracuje w służbie, rozumie pan, leśno-drogowej. Dobrze się kończy, a Stanley trafi do tej swojej Afryki wyjedzie. Jakiej Afryki? To jest Chicago w Ameryce, nie w Afryce. Oj, tam Afryka czy Ameryka, to wszystko jedno, wszystko się zaczyna na A. No. Ale tam chyba w dolarach płacą. No, ładna, fajna dziewczyna. Ale do szkoły to się nie chodziło, nie uważało się na lekcjach. No co pan... Jakaś trochę głupia. No znów nie tak. Ja? Żadna głupia. Swoje wie. Dobra. Nie. Dobra, niech sobie idzie. Dziękuję. Alfe! Jakie wybredny się znasz? I jakie chuszy! I rasista! O, nie, mój drogi, to już po
pozamiatane, co no tak nie? No tak teraz wychodzi. No, no niestety, mój drogi. Tak, chodź, no mój drogi, ale poczekaj. Pani Stanley, pan posłucha, maybe it's me. Może to o mnie panu chodzi, co? Pani Stanley, języki znam, w świecie bywałam, rozumie pan? No tak w ogóle, wie pan, taka... A tak normalnie, prywatnie, Stasiu, pani Stanley, tu jestem taka cicha, grzeczna, spokojna. Jak wulkan! W imię ojca i syna kończ na prawo statki. Ojej. Karnawał się kończy, wracam do Ameryki, wszystko stracone. Wraca? Wraca? To mam grać? To nie. Mam grać? A Juniu, graj, ojcie, dziękujemy bardzo. Wystąpiły już wszystkie reprezentacje. Szanowni Państwo, komisja konkursowa zakończyła obrady. Chciałabym się odnieść do dwóch ważnych aspektów. Po pierwsze, gratulujemy wszystkim drużynom wspaniałego przygotowania programu artystycznego. A druga sprawa, do której chciałabym nawiązać, która pewnie zdarzyła się tutaj w nagminnej ilości w tym roku po raz pierwszy. Szanujmy się, szanowni Państwo, każdego dnia. Dzisiaj są co prawda ostatki i pewnym rzeczom możemy popuścić, natomiast nie należało obrażać uczuć religijnych osób. Żyjemy w kraju katolickim i pewne wypowiedzi, pewne elementy programów dzisiaj po prostu tą godność uderzył. A teraz przechodząc do meritum sprawy, chciałabym ogłosić wyniki dzisiejszego konkursu. Drugie miejsce dla amatorskiego zespołu śpiewaczego Stefanów, gmina Drójce. Najgłośniejsza gospodyni na dzisiejszym przeglądzie. Dziękuję komisji za to głosowanie. Niech się ta komisja do nieba dostanie. O, jakie podróżujemy! Dziękujemy bardzo. A młodo już... No, tu tam będzie, czy tam tu? Ale chłopy! O, nie wiem, czy tam raz. Bardzo dziękujemy za wygłupy. Zapraszamy. Za zdobycie drugiego miejsca w konkursie 13 powiatowych ostatków Rokiciny 2020 koło gospodyń wiejskich Ojrzanów Tobiaszek, gmina Ujazd. Dla zespołu Ludowiacy od Będkowa z gminy Będków. Zajęcie drugiego miejsca w dzisiejszym konkursie koło gospodyń wiejskich z Wólki Jagielczyńskiej, kabaret Róża, gmina Czerniewice.
miejsca w dzisiejszym konkursie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Luboczy, gmina Rzeczyca. Za zajęcie drugiego miejsca w dzisiejszym konkursie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Wąwału, gmina Tomaszów Mazowiecki. Za zajęcie drugiego miejsca w dzisiejszym konkursie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Żeleklina, gmina Żeleklina. Za zajęcie drugiego miejsca w dzisiejszym konkursie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Brzustowa, gmina Inowo. Czas na zwycięzców. Pierwsze miejsce w dzisiejszym konkursie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Jasienia w gminie.
prezentatorem nagród jest starosta powiatu tomaszowskiego. Brawo! Drodzy goście, dzisiejsza uroczystość została zorganizowana dzięki współpracy wielu osób i instytucji. Za pracę i trud organizatorzy kierują serdeczne podziękowanie i słowa uznania do kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Rokiciny, a w szczególności dla koła gospodyń z Nowych Chrustów. Brawo! A także do strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Rokiciny oraz ratownictwu medycznemu pod kierunkiem pana Tomasza Wachowca. Brawo! Bez nich ta impreza nie mogłaby się odbyć. Sponsorami dzisiejszej imprezy są Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania STER, brawo, państwo Zenona i Jan Miazek, pan Daniel Miazek, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Miazek, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Lipińscy, państwo Anna i Bogdan Lipińscy, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Piekarscy, panie Barbara Piekarska i Anna Caban, państwo Halina i Marian Motyl, Magdalena Motyl z Konieczko i Jakub z Konieczko, Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Motyl. Państwo Jadwiga i Bogdan Kocięba, firma Agro Kocięba. Pan Tomasz Pluta z Michałowa. Brawo. Państwo Aneta i Jacek Waszczykowcy z Łaznowa. Pani Anna Marcinkowska z Kolonii Łaznów. A także państwo Renata i Jacek Kowalczyk z Rokicin. I na tym zakończymy oficjalną część imprezy. Zapraszam wszystkich do wspólnej.